Dobra, dawaj Łukasz. Dawaj Miłosz, bo trochę spóźnieni jesteśmy niestety. Trzeba robić te filmy. No. Co? Nie no, nie spóźnieni jesteśmy. O, co? Stary, o co chodzi? Halo? To do nas ktoś? Co? Czekaj. To do nas? Ej, nie wiem, stary, o co chodzi. Ej, ten pierwszy jest jakiś obrzydliwy. Dobra, chodź do hali, szybko, chodź. Nie wiadomo, co tu zamykać. A, szybko. Co to jest, stary? Ej, ustawiłeś z chłopakami jakiś film? No nie, no przecież chłopaki dzisiaj mają są kurde w tym, na wakacjach dzisiaj są. O kurde! O, weź te drzwiami, chowamy się, chodź! Zamykaj drzwi szybko. Dobra. Słyszysz? No. Chodźmy, zobaczmy z ukrycia. Telefon mi zadzwonił jeszcze. Kurde, stary, czyli to są... To może się tak dzwonił, stary. To są zombie jakieś, widziałeś to? Mm. Trzeba przed nimi się schować, a drzwi były otwarte, więc właśnie do środka. Co my tutaj zrobimy w środku? No nic. Trzeba znaleźć lepszą kryjówkę. Poczekaj, sprawdzimy, czy przypadkiem nie są w kuchni, to ich wyrzucę albo zamknę drzwi. Kogo tu nie ma? Ej, posłuchaj, patrz. Patrz. Jack! 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 Chodź. Trzeba ich gdzieś tutaj zwabić i zamknąć w którymś z pomieszczeń, albo się schować. Dobra, Miłosz. Ej, stary, mamy problem. To jest jakaś gra wchowanego, że mnie chyba nie mogą znaleźć. Gdzie jest czas, który pokazuje, ile mamy czasu na schowanie się? I jak długo musimy uciekać przed nimi? Czekaj. Stawiam SMS-a od... O kurde, to jest gra, stary! Mamy minutę na schowanie się i 3 minuty będą nas szukali, a jeżeli znajdą, to wykonuje karę. To jest gra wchowanego. O kurde, dobra. Nie wiem, czy czas się zaczął, ale chodź. Chodź do tego małego domku, nagrywaj stop. Hej! Hej, tutaj! Miłosz, chodź, uciekaj szybko! O, stary! Jakie to było dobre! Chodź przez okno zobaczyć. Patrz, tu są! O kurde! Ale ten po lewej to brzydki, nie? Ten po prawej to jeszcze wygląda. Ten to ma maskę jakąś najgorszą na świecie. Stary, zamknąłem drzwi. W takim razie musimy się schować. Tak jak mówili, od schowania się mamy 3 minuty. Oni widzą, gdzie się tu będziemy chować, więc nie mogę tego małego domku wziąć. Chował się w tej zabawce. Okej. Chodź. Ej, dobra, ja ustawiam timer na 3 minuty, a... Szybko, ustawiam timer, niech se lepiej się chował tu. Chowaj się tam za kartonami. No, stary, ja będę nagrywał. Nic nie zrobię, będę nagrywał ten domek, żeby oni myśleli, że to się tam schowałeś. Dobra, zarobisz. No, Łukasz, szybko chowaj się tutaj. Dobrze, schowałeś się. O nie, idą. O nie!
Dobra, mamy teraz minutę, żeby się schować, ale nie wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek tutaj przyjdzie. Musimy zobaczyć, gdzie oni są i czy tu już się zaczął czas w ogóle. Uwaga. O kurde! Są tutaj! Mamy równą minutę na schowanie się! Patrzę, jak oni wyglądają w ogóle! Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Dobra. 37 sekund na schowanie się. Gdzie jest najlepsza miejscówka? Tutaj. Tam jest dobra miejscówka chyba, nie? Znajdźmy coś lepszego. Tutaj był Łukasz, który... Ja, pomysł, stary. No? Może wejść do tego i ja cię przykryję, stary, do góry nogami. To jest dobre, tylko że to większego, stary. Bo to jest... Tam są te większe. Dobra, nie ma czasu, dawaj, stary. Mam 10 sekund. Tu są śmieci! Nie, to dawaj, tam stary, tamte są puste. Dobra. Powodzenia, Zipek. To ja się chowam, nara. 3 minuty czas, start. Szukamy go! Mamy 3 minuty! Czekaj! Wykryję go! O, tutaj jest! On nie przegrał. Wygrał! Minęły 3 minuty. Nie! Nie! Uciekł! Zobaczymy, czy coś już tam się czai, czy też nadal droga jest wolna, żeby się chować. O nie, patrzcie! Te zombie już tutaj są, a ten gruby jest niebezpieczny, bo to znaczy, że zjadł dużo osób. Myślę, że to będzie dobra kryjówka. Gdzieś, gdzie nie będzie im się chciało wchodzić w ogóle tutaj. Okej. Dobra, uwaga. Tutaj jest genialna kryjówka. Dobra, nie znajdą mnie, nie ma nawet szans. Czas. Start. Albo cię zjem. Może na górze, a może nie. Ej, kolego! Chodź! Chodź! Dostałem! Nic dostałem. Dawaj, idziemy go zjeść. Ja go tam słyszę, chodź!
Dzwonek! Jest w boksie! Pewnie nie. Gdzie jest? Gdzieś koło drewna. Dużo drewna czuję. Czyli w boksie, ty głąbie! Jak zostawiłeś go! On jest w boksie! Byłeś tam! Gdzie? Czekaj! Mam pomysł! Rozerwałeś! Niemożliwe! Węgiel! Czekaj! Tam dobrze rzucasz! Tam jest jakiś człowiek! A nie, pomyliłem. Nie, to manekin, poczekaj, gdzie on jest? Ale to nie można było! Czekaj! No nie ma go nigdzie! Słychać, tam jest człowiek! Tam jest! Za tym! Chyba go nie ma, jest tu. Coś słyszałem. Jest! Tutaj! Ale po czasie musimy wyjść stąd. Chodź! Idziemy płakać. Uciek nam! Jest! Pokonałem zombiaki! Zarąbiście! Dziękuję, dziękuję. W takim razie, jeżeli podobał wam się taki odcinek z zombiakami i schowanego, czegoś czego nie było w ogóle jeszcze, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę z suba, a my musimy się zmyć, bo trochę... W dzisiejszym odcinku Shakes & Fidget będziemy robić epickie rzeczy, dlatego że będziemy dalej update'ować swoje poziomy. Mamy aktualnie poziom 71, co powoduje, że jesteśmy bardzo blisko, jak mówiłem wcześniej, poziomu, który był naszym największym w historii, czyli 72. Jakim cudem przez tyle lat? Bo mam jakieś 17 różnych kont. Nie no, 17 nie, ale z 10 tak naprawdę jest, które są minimum na poziomie 50, czyli za każdym razem, kiedy był nowy event, po prostu miałem nowe konto. W takim razie, jak możecie zobaczyć, tutaj jest 13 tysięcy, muszę wypić piwo w ogóle, które mi się kończy, więc zaraz tutaj zakończymy, pójdziemy do zbrojowni, pójdziemy zobaczyć naszą fortecę, pójdziemy zobaczyć wszystko, byście sprawdzili po prostu, jak to wszystko u mnie wygląda i dodatkowo chciałbym wam oddać jedno z kont, które mam. Minimum poziom na przykład 30 zróbmy, żebyście się dobrze bawili. I musicie po prostu napisać w komentarzu, że chcecie takie konto i że dotrwaliście do końca odcinka i wtedy zobaczę, przytnę serduszko i potem wylosuję z ilości osób, które to napisały, parę osób, które wygrają właśnie takie oto konto, czyli dane po prostu login i tak dalej. Wszystko się uda zrobić. W tym momencie kończymy właśnie walki. Wydaje się, że ten level 72 będzie ciężki do zdobycia. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo małe XP, znaczy mieliśmy 30 tysięcy przed chwilą i 22 tysiące, ale jesteśmy na takim etapie, że te wyniki nie są na tyle wystarczające, żebyśmy mogli po prostu zdobyć kolejny poziom i właściwie musimy się po prostu pospieszyć. I wyczerpaliśmy teraz limit, więc ja chciałbym, żeby wejść tutaj i załóżmy zawalczyć z nim i zobaczyć, czy ja wygram. Nie, ja z nim nie wygram. Dlaczego ja z nim nie wygram? A to pytanie, mamy 30 tysięcy monet. Ja pierdyle. I mamy za dużo, za mało kamieni. Jest! Mogę w końcu wydać wszystko, co mam. Zaatakujemy sobie jakąś gildię, po prostu, dla jaj. Ja potrzebuję wygrać tak, o, tak, wiecie, tak, o, okej. Okay. Potrzebuję tak wygrać lekko. Czyli wygrałem i mam nowe surowce, czyli drewna mam za dużo, kamieni mam za dużo, zaatakuj. O, czyli tu wystarczy dosłownie jedna osoba, żeby wygrać tą walkę, jak widzicie. I dzięki temu mogę sobie ulepszyć twierdzę. Ja pierniczę, ile czasu czekałem na ulepszenie twierdzy. I na ulepszenie tutaj jeszcze kwatery robotników. O kurde, nie wiedziałem, że atakowanie gildii daje aż tyle. Ale wychodzi na to, że zaraz nie będziemy mieć drewna. I będę płakał znowu. Dobra, atakujemy dalej w takim razie. No ledwo co wygraliśmy, ledwo co, to już było ryzykowne, naprawdę. Możliwy łup, zmień przeciwnika. Jest, zmieniliśmy przeciwnika, dziękuję bardzo. Zaatakuj gracza, mamy trzech chyba w ogóle. Wow. Chciałbym jeszcze zaatakować jednego rywala dosłownie, ale chyba nie mogę. Jest, mogę oczywiście. Zaatakuję raz teraz i jeszcze raz teraz ostatnim swoim zawodnikiem. O. A, bo już nie mam, o kurde. Szkoda, tak czy tak, teraz pamiętajcie, żeby kliknąć oczywiście, żeby ich trenować wszystkich i będziecie mogli atakować potem ponownie. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, suba. Było najsej, dziękuję, najsej.